Największym sukcesem zakończył się udział w Mistrzostwach Europy Młodziczek w Sarajewie. Kadra narodowa trenowana przez wałeckiego szkoleniowca Łukasza Butryńskiego przywiozła z tej imprezy 6 medali. Srebrny krążek wywalczyła Joanna Szlendak. Jechałam tam, żeby wygrać walkę, nie jechałam, nie sądziłam, że wygram, po prostu jechałam pokazać, co najlepiej umiem. Organizacja była dobra i poziom był wysoki na Mistrzostwach Europy. Kilka dni później na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, będącej odpowiednikiem Mistrzostw Polski do lat 16, zawodnicy Korony Wałcz otworzyli worek z medalami. Sportowcy zdobyli 3 złote krążki i 1 brązowy. Zawodniczki były na wysokim poziomie i do złotego medalu miałam 2 pojedynki i to nie były łatwe walki. Tym samym Oliwia Araszewska obroniła wywalczony przed rokiem tytuł. Złoto do swojej kolekcji dołożyła również Oliwia Jakubczyk. Czy kolejny medal smakuje tak samo? Oczywiście trochę lepiej, bo jednak jestem pewna, że to, co wypracowałam wcześniej, cały czas podtrzymuję. No ale oczywiście jest to super uczucie. Medal z najcenniejszego kruszcu wywalczył także Daniel Jesiotr. W Mistrzostwach Polski pokonał 3 rywali, a z walki na walkę prezentował coraz lepszą formę. Poziom przeciwników był wysoki, byli na zaawansowanym poziomie i na pewno też się starali o to, żeby zrobić to, co ja zrobiłem teraz. Te wszystkie sukcesy przypadły na 10-lecie klubu Korona Wałcz i jak podkreślają trenerzy, są efektem wielu lat ciężkich treningów, wiedzy i doświadczenia. W dużej mierze jest to wszystko dzięki tym naszym dzieciakom tak naprawdę, dzięki naszej młodzieży, dzięki ich zaangażowaniu, zaparciu, że oni chcą zdobywać sukcesy. No i dzisiaj jesteśmy w czołówce klubów Polski i to nas bardzo cieszy. Tym bardziej, że ciężkie treningi przekładają się nie tylko na sukcesy sportowe, ale procentują także w codziennym życiu zawodników. Jestem pewniejsza siebie i też uczy mnie to takiego w pewnym stopniu pilnowania obowiązków i tego wszystkiego, żeby wszystko było na swoim miejscu. Na pewno jestem odważniejsza i pewniejsza siebie od kiedy trenuję. A spróbować sił w boksie może tak naprawdę każdy. Wystarczy przyjść na trening Korony Wałcz i złapać bakcyla do tego sportu.